Marek Zborowski, dyrektor szkoły numer 6. Za kilka dni będzie tutaj wrzask, szum. Czym szkoła przywita uczniów? Przede wszystkim już czekamy na uczniów, już nauczycielki przygotowują salę do tego, żeby przyjąć zwłaszcza pierwszaków, bo rekordowa liczba dzieci do nas w tym roku przybędzie, bo aż 150 pierwszoklasistów i to tych najmłodszych, bo już większość to sześciolatki. Więc w 7 klasach 7 pań gorączkowo szoruje, robi dekoracje, jakieś przywitalne gadżeciki. Tutaj każda ma swoje pomysły, więc nawet nie próbuję opowiedzieć o tym, jak szerokimi ramionami, w jaki sposób one tutaj tych pierwszaków będą witać. No a starsze dzieci to przychodzą do siebie, także to już nic specjalnie nowego na rozpoczęcie roku takiego nie szykujemy ekstra dla swoich uczniów, bo no, oni przychodzą po krótkiej przerwie, tak jak do domu się wraca. Podręczniki? Podręczniki już mamy, już są wszystkie książki gotowe, opisane, czekają na uczniów. Fajnie jest w tym roku, bo pierwsze, drugie i czwarte klasy dostają wszystkie obowiązkowe podręczniki za darmo uczniowie, więc kosztów żadnych nie ponoszą, tylko zeszyty, tam długopisy, te takie przybory szkolne. Natomiast uczniowie klas trzecich jeszcze będą mieli możliwość skorzystania z dofinansowania do zakupu i pozostali ze stypendiów szkolnych, ale to tak na spokojnie jeszcze. No i te elementarze, te ćwiczenia, to wszystko świeżutkie, prosto z drukarni czeka i uczniowie myślę, że też nie mogą się doczekać, bo przyjście do szkoły będzie jednocześnie pierwszym kontaktem z ćwiczeniami. Nie tak jak do tej pory, że kupowali rodzice w czerwcu i dzieci już się znudzone we wrześniu przychodziły już z przeczytanymi czasami podręcznikami. A to lepiej czy gorzej? Myślę, że lepiej, bo pęd do wiedzy będzie większy. Teraz będą bardziej chciały dzieci z tymi podręcznikami, z wiedzą w nich zawartą się zapoznawać. No oprócz tego mamy już w tym roku pierwszy raz już tak w pełni boisko, więc zawody sportowe od początku będą ruszały, zajęcia sportowe, piłka nożna, koszykówka, siatkówka. To wszystko będzie się odbywało na naszych pięknych boiskach. Już bez żadnych ograniczeń, bo w zeszłym roku jeszcze cały czas jesienią czekaliśmy, dopiero wiosną tak naprawdę poszło. No i praca taka. No. No i specjalność artystyczna pana dyrektora. Tak, no czekamy na nowe dzieci, zobaczymy co nowego nam przyniesie tutaj, jeżeli chodzi o tancerzy, o śpiewaków, o aktorów, bo tego mamy dużo w szkole. Jeżeli chodzi o śpiewające dzieci, no to corocznie jest kilka perełek, które wymagają szlifowania i na tym będziemy tutaj skupiać swoją soczewkę uwagi. I wszystkie inne artystyczne i nie tylko artystyczne, bo jest sporo dzieci, które realizują się jako naukowcy, jako przyrodnicy, matematycy. To wszystko nauczycielki też wyłapują i każda do siebie ciągnie, żeby w swoim kierunku jak najbardziej tych uczniów przyciągnąć i żeby jak ukierunkować na swój przedmiot. De facto pańska szkoła wyróżnia się wyraźnie w Suwałkach. Jest to, wszyscy się tutaj chcą dostać. Trudno było? No, do pierwszych klas w tym roku przyjęliśmy właściwie wszystkie dzieci, które chciały, ze względu na to, że tych klas jest dużo, bo aż 7 i było tam, mimo tego, że ograniczenie jest liczebności do 25, to zmieściliśmy się i wszystkie dzieci, które zechciały w tym roku przyjść, to przyjść. No, dzieci są ułożone datami urodzenia w klasach, w związku z tym nie ma takich dysproporcji, co podkreślali rodzice, że się boją, że będzie dziecko z grudnia 2009 ze stycznia 2008, czyli 2 lata różnicy. Nie, tak nie będzie. Dzieci są poukładane klasami, czyli klasa pierwsza jest najstarsza, ostatnia jest najmłodsza. Rozumiem. A sklepiki i zdrowa żywność, najmodniejszy temat ostatnio.
batony, kalorie i tym podobne rzeczy. No właśnie z tym mamy problem, bo to nie tylko sklepik, bo także stołówka szkolna. Mamy stołówkę, która też musi się, tam jest też o stołówce w tych nowych przepisach i musimy się do tego dostosować. No więc w stołówce znikną te bułeczki słodkie, batoniki czy czekolady, które często były jakimiś deserami do obiadów. Będziemy musieli tutaj wymyślić coś zastępczego, zdrowego. Już nasze piekarnie szykują bułeczki specjalne, takie, które się mieszczą w ramach. Czy z dyrektorem, znaczy z panem Ołowiem, żeście się dogadali, czy? Nie będę mówił, z kim się dogadali. Bez reklamy. Bo bierzemy z różnych źródeł i w zależności od tego, która oferta będzie i smaczniejsza, i tańsza, to będziemy korzystać. Musimy to zobaczyć, jak to wygląda najpierw jeszcze, ale już jesteśmy, że tak powiem, po słowie. A sklepik działa? Natomiast nasz agent w sklepiku, bo prowadziła to firma zewnętrzna, na razie nie chce otwierać sklepiku we wrześniu, bo chce zobaczyć dopiero, jakie będą warunki takie naprawdę prowadzenia tego sklepiku. Na pewno, jeżeli nawet otworzy, to my na tym już teraz jako szkoła, na wynajęciu tego pomieszczenia specjalnie nie zarobimy, no bo na tych zdrowych rzeczach zarobić się specjalnie nie da. Rozumiem. Panie dyrektorze, jaki jest według pana poziom oświaty obecnie? Jakie są główne problemy, które pan ze swoim doświadczeniem widzi? No problemów jest dużo, bo przede wszystkim, to zresztą wczoraj na Radzie Kuratoryjnej tak zwanej podkreślano, że największym problemem naszym teraz jest szybkość zmieniających się przepisów. Nie nadążamy za dostosowywaniem statutów. Dzisiaj trwają prace nad dostosowaniem statutu do ustawy, która teraz właśnie od 1 września niektóre przepisy wchodzą w życie. A statut zmienialiśmy w tym roku już wcześniej. Już był raz zmieniany. A statut to powinna być taka ostoja, taka konstytucja. No niestety, przepisy się tak szybko zmieniają, że my się musimy do tego dostosowywać. I przepisy dotyczące samej oświaty w sensie już takim praktycznym, czyli oceniania, nauczania, wymagania, liczby godzin i tak dalej. To wszystko jest w takim ciągłym pędzie, nie ma takiego spokoju. Bez spokoju gorzej się pracuje. To po pierwsze. Po drugie, my w Suwałkach w ogóle, myślę, mamy sporo, jeżeli chodzi o małe dzieci, takich zajęć dodatkowych, które są, jeżeli chodzi o adaptację dzieci do szkoły, nie do przecenienia. I to jest tutaj chwała naszemu organowi prowadzącemu za to, że tych godzin sporo przydziela, bo wiem, że w większości miast nikt o tym nie myśli. I adaptacja tych pierwszaków, sześciolatków do szkoły przez to, że mogą się realizować w różnych formach, czy sportowych, czy szachowych, czy naukowych, czy artystycznych, czy jakichkolwiek innych, to co sobie wymarzą, to praktycznie jest, to jest wspaniałe. Natomiast jeżeli chodzi o same wyniki nauczania, to mamy jeszcze ciągle taki system, który promuje uczniów bardzo zdolnych i nie ma takiego złotego środka, który by był w tak licznych klasach dostosowany i do tych bardzo zdolnych, i do tych bardzo słabych. I tutaj jakoś to wypośrodkowywanie troszkę zaniedbuje te bieguny wiedzy, umiejętności, możliwości uczniów. A programy? No programy w tej chwili jest na tyle duża dowolność, że nauczyciele mogą sobie konstruować programy według tego, jakich mają uczniów i jest dużo łatwiej. Jeżeli chodzi o podręczniki, no to zobaczymy w tym roku, jakim efektem będzie ta bezpłatna dystrybucja podręczników, bo niestety rynek się przez to, że te podręczniki nie są drogie, bardzo się zawęził. Nie ma takiej dużej oferty podręczników. Zobaczymy, jak to będzie w praktyce. Teraz dopiero do czwartej klasy podstawówki i do gimnazjów wchodzą pierwszy raz nowe podręczniki. No mają być nie gorsze niż poprzednie, ale w praktyce zobaczymy. Czego by pan dyrektor życzył i swoim podopiecznym i młodzieży w Suwałkach? No przede wszystkim życzę, żeby się w szkole czuli dobrze, zwłaszcza w szóstce, ale we wszystkich szkołach, wszyscy uczniowie i żeby
korzystali z tego, co nauczyciele chcą im dać, bo nauczyciele nie chcą nikomu zrobić krzywdy, a każdego chcą wycisnąć jak najwięcej i zrobić takiego absolwenta, którym będą się mogli potem pochwalić. Najczęściej jest tak, że ci nauczyciele, którzy cisną najbardziej, którzy są bardziej nielubiani w trakcie nauki w szkole, to po 2-3 latach po skończeniu szkoły, dziękuję, jednak pani to robiła dobrze. Trzeba było. Znamy to chyba z własnego doświadczenia. Dziękuję bardzo, panie dyrektorze. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego w nowym roku szkolnym.